Siemaneczko, witam Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się opuszczoną cerkwią. Świątynia powstała w 1913 roku. Jest to cerkiew greko-katolicka. Jak widzimy, przetrwała czasy wojny. Na samej górze zobaczcie, jak jest, że jest krzyż pochylony. Spróbuję zrobić zbliżenie na programie. Może troszkę to będzie lepiej widać. Obok cerkwi nekropolia, cmentarz, a za nami stara dzwonnica. Sama cerkiew z zewnątrz prezentuje się niesamowicie. Wygląda to naprawdę świetnie. Zaraz spróbujemy wejść do środka. Ja widzę, że wejście jest. Drzwi są uchylone. Uwaga, strefa niebezpieczna. Ale najpierw może zobaczymy sobie kilka dat na tych nagrobkach. 1925, 1967. Te nagrobki ciągną się tutaj w głąb tych zarośli. Jest tego naprawdę sporo. Ja nie będę tam wchodził, ponieważ nie chcę deptać po tych grobach. Niektóre groby są jeszcze dobrze zachowane, widać, że ktoś o nie dba. Tutaj mamy datę. Nie mogę odczytać tutaj. Ale tam, na tamtym nagrobku jest 11.11.1942 rok. ...1865-1933... ...1867-1925. Jak widzicie, reszta grobów jest strasznie zaniedbana. Ten teren też jest bardzo zaniedbany. Jak na miejsce święte, to nawet nie pasuje tak za bardzo. Zobaczcie, tam na górze jest jakaś bania szerszenie bodajże. Stąd chyba widać na tej kopule, tam na samej górze, wyraźnie widać ten krzyż, który się już zagiął. Zagiął się w stronę ziemi. Ogólnie świątynia wybudowana jest na plan krzyża. Przed wejściem również taki krzyż, zobaczcie. Ja myślę, że nie będę dalej przedłużał tutaj. Wejdziemy do środka, zobaczymy, jak pięknie wygląda w środku. No, jak sami widzicie, udało mi się wejść do środka. Po prawej stronie mamy wejście na chór, ale ze względów bezpieczeństwa nie będę tu wychodził. Nie chcę tutaj nic zniszczyć. Zobaczcie, nad nami malunek taki anioła. Ale zobaczcie już, jak pięknie prezentuje się wnętrze tej świątyni. Po lewej stronie taka zachowana jeszcze taka stara ambona drewniana. I myślę, że ta ambona jest jeszcze oryginalnie zachowana z tych lat 1900. Jak widzimy, wandali nie brakuje nawet w takich miejscach. Zobaczcie, tam mamy chór, ładnie się prezentuje. Na ścianach można zobaczyć liczne polichromie
Zobaczcie tam na górze. Tam mamy fajne zdobienia figularne, ale możemy też tutaj zobaczyć takie ornamentalne. Zobaczcie, jak pięknie ozdobiona jest tymi malunkami ta kopuła. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Tutaj jeszcze malunek świętego Marka z lwem, świętego Łukasza z wołem i świętego Jana z orłem. Ale tutaj jeszcze powinien być jeden ewangelista, powinien tutaj znajdować się święty Mateusz. Ale jak widzimy, niestety ta część jest najgorzej zachowana, także i ten malunek nie zachował się. Zobaczmy tutaj, jak prezentuje się nasz ołtarz. Zobaczcie, posadzka wyłożona jest jeszcze takimi płytkami. Mamy po prawej i po lewej stronie również drzwi. Były to drzwi do zachrystii. Tutaj jeszcze zachował się stary krzyż. Stary, żelazny albo żeliwny krzyż. Na nim jeszcze, jak widzimy, Jezus. W epoce PRL przez jakiś czas ta świątynia pełniła funkcję magazynu na nawozy sztuczne. Także mimo że w tamtych czasach dochodziło do marginalizacji takich obiektów, także udało jej się przetrwać do czasów dzisiejszych. Ale jak widzimy, niestety tak stoi już kupę lat. No i niszczeje, niestety. Nikt nie zajął się tym obiektem, nikt nie zabezpieczył tak świetnego obiektu, miejsca kultu. Jak widzimy, niestety musi popadać w ruinę. Powinien się ktoś zająć tym, przynajmniej zabezpieczyć jakoś rzetelnie wejście do tego obiektu, aby nie popadało w dalszą ruinę. Nie dość, że natura dokonuje swego dzieła, no to wandale też, jak sami widzicie po tych rysunkach na ścianie. W dzisiejszym odcinku chyba to będzie wszystko. Taki odcineczek troszkę inny niż wszystkie moje odcinki, ponieważ pierwszy raz widziałeś tak miejsce takiego kultu, świątyni. Ja postaram się te śmieci, które tutaj znajdę, zabrać ze sobą. Także żegnam się z wami. Dzięki za oglądanie, dzięki za łapeczki. Zapraszam was na kolejne filmy. Na razie, cześć.